Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 14 grudnia i posłuchajcie się fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą, umarli i zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Dzisiaj moją uwagę zwróciły słowa Pana Jezusa, który mówi: błogosławiony ten, który we mnie nie zwątpi. I mówi to w kontekście Jana Chrzciciela, wielkiego mocarza wiary. Wątpliwości można spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony wątpliwości mogą nas inspirować do tego, żeby pozbyć się takiej powierzchownej wiedzy i wejść głębiej w tajemnicę, na przykład Boga. Ale warto też zobaczyć drugą perspektywę wątpliwości. One mogą sprawić, że się odwrócimy. One mogą sprawić, że utracimy więź. One mogą nas wyprowadzić na manowce, że zejdziemy z właściwej drogi. Pomyśl dzisiaj, co robisz ze swoimi wątpliwościami? Nie pozwól nigdy rozwinąć się twoim wątpliwościom, aby nie spustoszały one świata twojej wiary i twojej relacji z Bogiem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.